W poniedziałek 27 lutego w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu miał miejsce briefing prasowy poświęcony wsparciu, jakie jednostki ochotniczych straży pożarnych otrzymały od obecnego rządu. My doceniamy ogromny wkład pracy i poświęcenie strażaków. To nie są prezenty, to jest po prostu potrzeba. No i to jest podziękowanie za pracę na rzecz bezpieczeństwa naszych rodaków, a bezpieczeństwo naszych rodaków, bezpieczeństwo Polski jest priorytetem dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ta transza, o której dziś mówimy, która została ogłoszona przed kilkoma dniami, to jest swoiste podziękowanie dla druhów ochotników, ochotniczych straży pożarnych. Panowie, serdecznie dziękuję w imieniu Rządu Rzeczypospolitej za waszą pracę, służbę i za wasze zaangażowanie. W ramach rządowych dotacji do jednostek OSP w regionie radomskim trafiło 19 wozów strażackich. Aż 4 gminy z powiatu grójeckiego dostaną nowe wozy bojowe, zwiększy się bezpieczeństwo. To są dobre zmiany dla mieszkańców takich małych ojczyzn jak gmina Pniewy, jak powiat grójecki. To są dobre zmiany i dotrzymane obietnice wyborcze. Serdecznie dziękuję za to, że te nowe samochody trafią do nas, ponieważ kiedyś trzeba było bardzo długo czekać w kolejce, żeby ten samochód jeden gdzieś do powiatu trafił i trzeba było mocno zabiegać. Natomiast w tej chwili, proszę Państwa, kolejne samochody już na teren powiatu kozieńskiego, mogę potwierdzić, trafiają i bardzo za to dziękujemy. Powiat radomski otrzymał łącznie 2 wozy. Jeden ciężki trafił do OSP w Jedlińsku. Dla nas to, dla gminy Jedlińs, ale w ogóle dla subregionu radomskiego to bardzo ważny moment i bardzo ważna chwila. Przede wszystkim ważna dla mieszkańców subregionu radomskiego. Mówimy tutaj o nowych samochodach ratowniczo-gaśniczych, samochodach specjalistycznych. Chciałbym podziękować Państwu za wsparcie w uzyskaniu tego ciężkiego samochodu gaśniczego, który na pewno bardzo pomoże w bezpieczeństwie, poprawi bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie naszej gminy, a zarazem powiatu radomskiego. Jak podkreślają parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, do ochotniczych straży pożarnych na terenie kraju trafiło łącznie 675 nowych wozów strażackich.